Przygotowałam dla Was czytania dla słonecznych, księżycowych i ascendentalnych przedstawicieli znaku. Zapraszam do słuchania, polubiania, do subskrypcji i dzielenia się treścią. Witam Was, wagi, w tarocie na wiosnę dla Was. Przygotowałam 7 kart. Karty wyskakują dość intuicyjnie i tym razem troszeczkę inaczej, troszeczkę inny układ jest niż zwykle. Odwrócona śmierć gdzieś czai się u waszych korzeni, nieco niewidoczna. Chce się schować. Albo wy nie chcecie na nią spoglądać, ale gdzieś tutaj wystaje. O co chodzi? To, co jest ukryte, to, co jest schowane, to, co jest nie do końca widoczne, jest u samego dołu. I to jest coś, co trudno wam do końca określić. Niby przekazuję wam jakąś wiadomość, niby coś wam mówię, ale początkowo możecie nie wiedzieć, co to jest. Być nieco ciekawi, ale idziecie dalej, niezależnie od tego, co to jest, i sądzę, że dowiecie się nieco później. Czym jest odwrócona śmierć? O co chodzi? Coś, temat, sprawa, a może jakaś znacząca osoba, która jest nie do zobaczenia od razu w danym momencie. Ktoś, coś nie do końca widoczne, prawdopodobnie z przeszłości. Może być to ktoś, kto miał czy ma taką intensywną naturę w sobie, taką, że aż można się go trochę wystraszyć, jakby przyszedł jeździec apokalipsy. Przyjechał na koniu. Rozliczyć i zapowiedzieć przemianę. Ktoś taki mógł być. I jest tu poniżej. Teraz przychodzi mi do głowy jeszcze, że powinnam zwrócić uwagę na papieża. Na papieża, który znajduje się na tej karcie. Osoba duchowna. Ktoś, komu z urzędu niejako należy się szacunek. Ktoś taki mógł być ważny w waszym życiu. Ale już w tym momencie albo go nie ma, albo w jakimś sensie zniknął i wraca. Ktoś, kto spotkał się ze śmiercią, dosłownie lub w przenośni. Ktoś, kto zmarł, albo ktoś, kto doznał tak głębokiej przemiany, jakby ona była śmiercią. Przemiany, która była nieodwracalna. Możliwe, że upadł jeszcze gdzieś jakiś król. Ktoś niejako również posiadał swój autorytet, ale niejako został zdeptany. Zdeptany przez śmierć, albo on niejako po swojej śmierci spotkał się, przyszła znów śmierć po tym, jak on umarł. To są takie dość mocne sprawy, mocne słowa, ale taka jest śmierć. Nie ma co koloryzować, nie ma co udawać, że coś jest kwiatuszkowe. Nie tutaj. Mocny temat, słuchajcie, gdzieś poniżej. Nie mam poczucia, żeby ta śmierć była czymś złym, czy ktoś, kto tę śmierć reprezentuje, czy reprezentował. Nie mam takiego poczucia.
Bardziej mam wrażenie, że tak jakby ktoś wykonywał swoją robotę. Robił to, co do niego należy, należało. I tak przyszła śmierć, jako zrealizowanie czegoś, co jest w pewnym porządku. Jakbyśmy do pracy chodzili i ktoś by miał po prostu taką pracę. Jestem śmiercią, przychodzę, bo już jest czas. Przyszła przemiana. I gdzieś to wystaje z dołu, jakby wystawał taki korzonek z całego tego układu, z całego tego rozkładu, gdzieś na dole, gdzieś poniżej. Coś tu jest. Szukajcie w przeszłości i to dość głęboko, jak chcecie to znaleźć. Nie od razu będziecie wiedzieli, co to jest. Nie sądzę. Może jeżeli już dokonywaliście jakichś głębszych wglądów, to może ewentualnie wtedy już będziecie podejrzewać, o co chodzi. Ale radziłabym jeszcze troszeczkę poczekać, bo możecie mieć pewne podejrzenie, ale czy na pewno, czy to jest to? Coś jest schowane i wystaje i trzeba by do tego wrócić, trzeba by do tego zajrzeć, trzeba by to wyciągnąć na światło dzienne. Bo w centralnej pozycji waszego rozkładu, w samym środeczku, mamy odwróconego pazia kielichów. Jest to osoba, która może cechować się niedojrzałością emocjonalną. Mówię dość ostrożnie, ale w tym momencie czuję, że powinnam zaznaczyć, że tak, tu jest niedojrzałość emocjonalna. Ona tu jest. I pytanie, co z tym zrobicie? Czy złapiecie się na na pewnej niedojrzałości emocjonalnej sami, czy spotkacie taką osobę w waszym życiu? A może w ogóle temat niedojrzałości emocjonalnej będzie u was znaczący? Tu chodzi o taką postawę, gdzie ktoś niejako podchodzi do spraw uczuciowych płytko, jakby nie miał żadnego doświadczenia, a może nie ma doświadczenia i może dość egoistycznie. Jakby ważny był tylko ten uniesiony kielich. Zastanówcie się nad tym chwilę. Pomyślcie. Niekoniecznie musicie się ze wszystkimi tym dzielić. Niekoniecznie musicie mówić innym, do jakich wniosków doszliście, jakie wiadomości dostaliście. Niekoniecznie musicie, ale oczywiście możecie. To jest ważny temat. Ważny temat u podstawy, który jest poniżej tej niedojrzałości, o której zaczęłam mówić. Coś tu jest do korekty. Coś tu jest niedojrzałe. Może to już nie ten wiek. Może jeszcze nie to doświadczenie. Ale może coś idzie nie w tym kierunku. Żeby tak nie skupiać się na tej konsumpcji, nie wznosić niepotrzebnych toastów. Czasem można wznieść jakiś toast za coś, co nie powinno być czymś do wzniesienia toastu, że tak powiem. Może nie zawsze warto się chwalić. Nie wszystkim może warto. Nie wszystko jest takie
do pochwały. Ktoś może się chwalić czymś emocjonalnie, taki rozemocjonowany być, ale nie bardzo jest się czym chwalić. Obok tego jest kobieta, odwrócona królowa mieczy. Ktoś obok. Tak jakby to była matka i córka, ale niekoniecznie. To również może być młody chłopak. A jak nie młody chłopak, to ktoś, kto zachowuje się jak młody chłopak, mimo że już ma więcej lat. W kwestiach emocjonalnych. Tu nie chodzi o kwestie materialne, czy komunikacyjne, czy działanie. Tu chodzi o kwestie uczuciowości i emocjonalności. Ewentualnie może być to jeszcze takie zauroczenie, w którym troszeczkę gdzieś popadliśmy w nadmierną iluzję, gdzieś popłynęliśmy w emocjach. Tak jakbyśmy byli jeszcze troszeczkę naiwni, ale tak jakby zbyt naiwni. To już nie można być aż tak naiwnym, znaczy tak tarot podpowiada. Czy nie ma tu zbytniej naiwności? A może ktoś wykorzystuje cudzą naiwność? Warto o tym pomyśleć, bo jeżeli złapiecie się na takiej postawie, czy zauważycie ją gdzieś w swoim życiu, to warto unieść się wyżej i zwrócić w stronę świeżego myślenia. Mamy tu giermka mieczy. Ktoś, kto ma taki umysł, najlepsze słowo to właśnie świeży, nową myśl trzyma w ręku, jak oręż. Nie ma jeszcze zbyt dużego doświadczenia, jeszcze za dużo nie zrobił, ale jest gotowy do działania umysłowego, gotowy do walki. Gotowy, by coś powiedzieć. To może być również kobieta, ale to byłaby wtedy taka dziewczyna, która dowiedziała się czegoś, już wie i ma taką dość rezolutną postawę, jakby była dziewczyną, ale giermkiem jednocześnie. Dostała oręż i ona chce w tym momencie ćwiczyć. Ktoś tu chce ćwiczyć, ktoś tu chce robić, ktoś tu jest gotowy do ataku, ale to nie jest taki atak, który byłby pozbawiony myślenia. Ten ktoś niewątpliwie zajmuje się myśleniem. Myślenie, komunikacja, pisanie, rozmowa to jest oręż tej osoby. Świeżość, jeszcze niedoświadczenie. Ale to jest takie niedoświadczenie, które ma w sobie, które jest pozbawione jakiegoś jakby zepsucia. Bo czasem może być tak, że tak długo siedzimy w jakichś ideach, w jakichś schematach myślowych, że trudno jest złapać świeżą myśl, a tu ktoś jakby złapie świeżą myśl i jest gotów coś z nią zrobić. Może jeszcze nie robi, a może dopiero zaczyna, może dopiero rusza, ale może i jest w stanie. Ta myśl kieruje się w stronę emocji. Emocji, które nie są najłatwiejsze, bo tu może być żal, smutek, coś się wylało. Trzeba uświadomić sobie, że nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, choć może być taki etap, w którym ten płacz dosłowny lub nie do końca płacz, tu nie chodzi o to, że tu muszą wylewać się łzy. Nie widzimy twarzy tej osoby, ale nawet jeśli łzy się nie wylewają, to ta twarz pewnie jest taka dość smutna.
Może ktoś ma pochyloną głowę i nie chce pokazać twarzy, bo jest mu trochę przykro. Przykro, bo to, co się wylało, już się nie napełni. To, co się wylało, jest nie do pozbierania. Teraz przychodzi mi do głowy takie powiedzenie, albo taki... Jak ktoś czasem przeprasza, na przykład. I można powiedzieć przepraszam, ale to jest tak jakby... Czasem takie przepraszam jest... Może ktoś mieć poczucie, że to jakby wystarczy, a nie zawsze wystarczy. Można komuś dać szklankę do ręki i powiedzieć, żeby ją upuścił, a potem powiedzieć pozbieraj. Nie da się wtedy tego pozbierać i posklejać, żeby znów było szklanką, niezależnie od przepraszam. To może być coś takiego, że gdzieś coś jakby się stłukło i jest już nie do pozbierania. No i może być przykro, bo może ktoś stłukł wam coś, albo wy coś stłukliście, może niechcący, i teraz wam jest przykro, ale to, co się wylało, to, co się stłukło, już nie wróci do poprzedniej formy. To, co wypełniało kielichy, już nie jest w formie kielicha. Wypłynęło i wnika w ziemię, idzie dalej. Gdzieś już jest gdzie indziej. Nie ma co koncentrować się na tym zbyt długo, bo za wami są jeszcze dwa kielichy, w których coś jest. Ale możecie tego nie widzieć. Ta osoba nie widzi, że za nią coś się nie wylało, coś się nie stłukło i nadal jest. I stoi i nie wygląda na to, żeby miało się coś popsuć. Nie wygląda, żeby ktoś miał to trącić, żeby było w jakiś sposób zagrożone. Tylko trzeba się obrócić i to zauważyć. Blisko tego jest królowa mieczy, która jakby chciała być wspomniana, ale nie udało się wspomnieć o niej więcej, więc może ona od razu się nie odezwie. Może od razu nie będzie wiadomo, że ona tu jest, albo nie będzie, trudno będzie od razu powiedzieć o niej coś więcej. Dopiero po chwili. Królowa mieczy może być osobą, która nie powie, ale dużo myśli. Albo powie i powie coś zbyt ostro, zbyt krytycznie, raniąco, jakby ten sztylet, który ma w rękach, ranił i ciął. Gdyby karta była w pozycji prostej, to sądzę, że ta kobieta mogłaby po prostu trafiać w sedno, używając swojego intelektu w pewien kreatywny i jednocześnie może nieco opiekuńczy, macierzyński sposób. Nieco z takiego tronu, ale z nutką takiej kobiecości, z pewnym zmiękczeniem. Może mniej po to, żeby zarządzać, ale bardziej, żeby coś stworzyć i czymś się zaopiekować. Ktoś, kto mógłby opiekuńczo podejść do sfery słów, czy twórczo, tak jakby może się coś zrodzić z tego myślenia. Ale tu albo nie jest w stanie się zrodzić i jest po prostu cisza, ale w głowie może huczeć. Albo coś się rodzi z tego myślenia i jest to krzywdzące. I to z ostrym cięciem. Ktoś może to spisywać. I to nie jest coś miłego, fajnego, przyjemnego, takie, jakie może waga by chciała, jakie byście chcieli, żeby było po prostu miło i uprzejmie. Nie, to nie ma bycia miłym i uprzejmym. Tu ktoś po prostu
Wbija ostrze, trzyma ostrze i może tego ostrza użyć. Nawet samemu może się tym ostrzem skaleczyć. Własnym słowem może się skaleczyć, jeżeli nie będzie podchodził z ostrożnością do tego ostrza. A ta kobieta wygląda, jakby była pewna siebie tego trzymania ostrza, ale jak karta jest odwrócona, może ona sama się tym skaleczyć, mimo że ma poczucie, że już ona niejako jest matką tych słów. Ona jest w stanie słowo stworzyć, ona w stanie jest powiedzieć wiele, ale może się okazać, że sama się gdzieś zrani. Nikt jej tu nie atakuje, ale ona sama może się zranić. Może zranić także i kogoś. Patrząc prosto, chłodno. I te osoby mogą być blisko siebie. Nie mam przekonania, żeby ktoś tu w kogoś uderzał, ale są jakby dwie wykrzywione postawy obok siebie. Mam takie poczucie, jakby to mogła być właśnie taka ala matka i ala córka, że jedna jest zbyt krytyczna, a druga jest niedojrzała emocjonalnie. Ktoś młodszy i ktoś starszy. Ktoś, kto już ma poczucie, że jest dojrzały i ktoś, kto jest taki dziecinny. Jak nastolatek, ale oczywiście bycie nastolatkiem ma swoje prawa, ale jeżeli ktoś jest na przykład po 30, 40 czy 50, to raczej wydaje się dziwne, jeżeli ktoś zachowuje się jak taki niedojrzały nastolatek jeszcze, jak taki nieopierzony w kwestii jakby. Jakby nie dojrzał. Taki trochę wieczny chłopiec. W kwestii emocji. Bo w innych sprawach to może być wszystko w porządku, ale w kwestiach emocji to jest gdzieś tu jakiś problem. Jakby ktoś się nie nauczył, jakby ktoś został na jakimś etapie. I trzeba by było ruszyć troszeczkę z jakimś świeżym myśleniem, żeby z tego wyleźć. Z tej wody, z takiej płycizny. Tu może być pewna płycizna i nawet jeżeli są tacy, którzy tańczą razem z tym paziem kielichów w tej płyciźnie, no to takie mogą być nawet iluzoryczne stworzenia, które no, tak jakby ktoś udostępnił coś w internecie. Takie mam skojarzenie teraz i dostał ileś lajków, ale to właściwie nie wiadomo kogo, kto to i w ogóle czy warto stwierdzać, że to jest jakieś sensowne, to pochwalenie niejako tej postawy, bo postawa jest wyraźnie wykrzywiona, jest odwrócona, jest nie taka, jaka byłaby właściwa. Zastanówcie się, co to dla Was może znaczyć. Może warto pomyśleć, zajrzeć do jakiegoś, porozmawiać może nawet z kimś młodszym. Albo z kimś, z kim normalnie nie rozmawiacie. Albo przeczytać coś, czego normalnie nie czytacie. Co to, żeby dowiedzieć się, co to może znaczyć, że to jest niewłaściwa postawa. Może spróbujcie zastanowić się, o co chodzi w emocjach, uczuciowości. Tak jak wspomniałam, albo wy, albo ktoś istotny w waszym życiu może skłonić was do jakiegoś nowego myślenia. Mamy tu jeszcze rycerza pentakli. Rycerz Pentakli bardzo ładnie nam tutaj robi swoje. To jest ktoś, kto opiera się na solidnych, trwałych wartościach.
To mogą być wartości materialne albo takie, które trudno jest zmienić. Opiera się na czymś podstawowym. Opiera się stabilnie. I jest to ktoś, kto działa stabilnie. Rycerz Pentakli to nie jest już giermek. To jest ktoś, kto wyszedł z etapu giermka i już ma jakiś swój, powiedzmy, tytuł. Nie jest to ani królowa, ani król, ale to jest ktoś, kto wie, co robi i robi swoje i robi to dobrze. Ten ktoś może opierać się na kimś albo na czymś, co jest solidne. Albo niby to trudno stwierdzić, czy to jest osoba, która jest taka jakby takim była trochę takim, to nie jest wół oczywiście, ale jakby była takim wołem, jakby była takim kimś, kogo trudno jest ruszyć i można się oprzeć całym ciężarem ciała na tym kimś. I ten ktoś zupełnie nie zmieni wtedy postawy. To może być ktoś, kto ma sporo ziemi w swoim horoskopie, albo możecie wy mieć tę ziemię w swoim horoskopie, mimo że jesteście wagą. Możecie mieć elementy koziorożca, byka czy panny w swoim horoskopie, jakieś aspekty z Saturnem. Tu jest ktoś, kto jest bardziej twardy i taki mięsisty w pewnym sensie. Tu kogoś nie jest łatwo ruszyć. To nie jest powietrze, które sobie tak leci z miejsca na miejsce. To nie jest też ktoś, kto rusza się szybko. Bo waga może mieć lekkość w sobie. Jednocześnie, jak wiemy, waga się waha. A jakbyśmy mieli na przykład koziorożca, no to koziorożec jest zdecydowany, nie będzie się tak wahał. Może podejdzie do sprawy dużo wolniej. Ale jak już, ale będzie to stabilniejsze, więc możecie, gdybyście wy mieli kogoś takiego blisko siebie, albo wy mielibyście takie elementy w sobie, to możecie się oprzeć na tych elementach, które znajdziecie w sobie albo w kimś. Szukajcie ziemi, żeby znaleźć nieco gruntu pod nogami i oparcia, bo to jest pozytywne na wiosnę u was. Ten ktoś, czy wy z tym kimś możecie znajdować się niejako w lesie, ale czasem mówimy, że ktoś jest w lesie, jak jest zagubiony, ale tutaj wygląda bardziej, jak to byłaby jakaś dobrowolna izolacja albo wycieczka w jakąś przestrzeń, czy ruch w jakąś przestrzeń, gdzie nie ma dużo ludzi wokół. Możecie być tylko wy, albo tylko wy i wasza strona ziemska, dotykająca czegoś trwałego, czegoś dotykalnego fizycznie. Możecie dosłownie wybrać się na wycieczkę do lasu i to może dobrze zrobić, żebyście przeszli się gdzieś. I to powoli. Ktoś tu wydaje z siebie dźwięk. Ktoś tu używa jakiegoś narzędzia, żeby dać znać o sobie. I jest prawdopodobnie słyszalny przez innych, ale nie może się tego dowiedzieć, że jest słyszalny, a inni do końca nie mogą się dowiedzieć, gdzie jest ta osoba. Bo może dać znać o tym, że jest, ale za chwilę przemieścić się i już nie być tam, gdzie ten dźwięk dobiegł. Ten dźwięk może być słyszalny daleko. Ktoś tu jest stabilny, wydaje z siebie coś mocny dźwięk. I robi swoje.
Dalej. Może jakby kierował się nieco ku przeszłości, może ku jakiejś sprawom tradycyjnym bardziej. Ale to cały czas jest krok do przodu. Mimo, że wydaje się, jakby był to krok do tyłu. I przede wszystkim, jednocześnie to jest krok, ale i postawa, i stanie. To się nie idzie, ale wydaje się, jakby stał. Przyjmował jakąś taką pozę. Ponad tym mamy jeszcze dwójkę buław, która jest taka nie do końca odwrócona, trochę tak, jakby było coś w ruchu. Teraz zwróciło moją uwagę tutaj ten takie zdobienie na karcie. Jakbyśmy mieli jakieś kręgi, jakby coś tu wam krążyło po głowie. Jakaś myśl, jakiś plan, który zrodził się, ale nie było żadnego dalszego działania w związku z tym planem. Gdzieś to krąży. Gdzieś nie wiadomo, czy to wróci, czy to się odwróci. I dotyczy to Jeremka Mieczy, czyli świeżego myślenia i postawy bardzo konkretnej. Co łączy, jaki plan gdzieś był w waszej głowie? Bardzo taki jeszcze luźno nakręcony, o. Może ktoś był nakręcony trochę na dany plan, na jakiś temat. Może chciał zrobić coś z kimś. Ale zostało to w fazie jakiegoś takiego planu działania, za którym jeszcze to działanie nie poszło. To mógłby być szerszy plan, który rozchodziłby się wręcz na cały jakby świat, na jakąś całość. I daleko idący, taki wychodzący w przyszłość. Gdzieś aż może nawet po horyzont. Ktoś tu patrzył daleko. Niewiele się wydarzyło, ale gdzieś to jest, gdzieś to jakby było między powrotem a odwrotem od tej myśli. Jaki plan mieliście w głowie? Czy ktoś wam przekazał, czy gdzieś krążył? Który jednocześnie dotykał czegoś świeżego, tak? I jednocześnie czegoś stabilnego. Warto zwrócić się w tę stronę i zastanowić, czy wolelibyście, żeby to gdzieś znów wróciło, czy gdzieś po prostu odeszło. Skupcie się na tym konkrecie i na świeżym myśleniu. Przyjrzyjcie się paziowi kielichów. Gdzie tu jest problem? I co wyłazi spod spodu? Tego nie ignorujcie. Nawet jak to nie jest takie ładne i różowe. Kochani, wszystkiego dobrego wam życzę. Niech wam się wszystko ładnie układa, obraca, jeśli tego chcecie, a jak nie, to niech gdzieś tam odejdzie do przeszłości. Wszystkiego dobrego wam życzę. Cześć, pa.